Siemanko w kolejnym odcinku kariery Manchester United na moim kanale. No i czas na kolejne spotkania, czas po raz kolejny zobaczyć, jak ten nowy Manchester United się spisze w drugim sezonie. Na pierwszym odcinku drugiego sezonu naprawdę świetny początek, ale potem tak trochę średniawo było. W tym odcinku no było wiele, wiele lepiej. Pierwszy mecz gramy sobie z Fulham, gramy u siebie, wychodzimy naszym składem. Widzę, że Antonio Silva trochę zmęczony. Ale ja chyba go nie zmieniałem, tak jest, nie zmieniałem go, Antonio Silva, musisz grać. No i Victor Osimhen, aktualnie 6 goli, ma kapitalny początek sezonu, Nigeryjczyk w naszych barwach. No i na razie się spłaca, naprawdę się spłaca. No i zobaczymy, jak zagra w meczu z Fulham. No pierwszy odcinku naprawdę Victor Osimhen, tak samo jak Moussa Diaby, no udowadniają, że mogą być naprawdę dobrymi transferami. Transferami, które może nas przybliżą do mistrzostwa, albo dadzą na to mistrzostwo, no bo inaczej tego nie widzę. Musimy walczyć mistrzostwo, jakieś puchary. Ej, taki jest plan. Tutaj sobie rozpoczynamy od meczu z Fulham. Wymieniamy bardzo ładnie piłkę od początku meczu. No i naprawdę piękna akcja Manchesteru, ale ten strzał Bruno Fernandesa niestety nie był najlepszy. I nie było gola, ale chwilę później Victor Osimhen dostaje piłkę, wchodzi w pole karne i Nigeryjczyk po raz kolejny w tym sezonie strzela gola. No Victor Osimhen na pewno jest lepszy napastnikiem niż Højlund. Højlund marnował dużo sytuacji, choć w tym sezonie Højlund naprawdę daje radę jak gra. Tutaj Victor Osimhen wywalczył piłkę z Diopem. Oboje się przewrócili, ale Osimhen nadal ma piłkę. Osimhen podaje do Diabiego i naprawdę Osimhen i Diaby, ta dwójka piłkarzy, która do nas dołączyła, no grają genialnie od początku sezonu. Naprawdę są bardzo duże upgrade'y. Kolejna piłka do Osimhena, zobaczcie ile ma miejsca. Kapitalne przyjęcie przez Nigeryjczyka, biegnie w pole karne, prawa noga, niestety słupek. Tym razem Fulham zaatakowało, tę piłkę do Andresa Pereiry, były piłkarz United, Pereira w polu karnym. Podał do Adliego i niestety tracimy gola, 2-1 Fulham. No obyśmy znowu się nie skompromitowali, pomimo dobrej gry, nie zremisowali tego meczu. Tutaj Adli miał kolejną akcję, ale świetny brok Antonio Silva i wyprowadzamy swoją kontrę. Marcus Rashford podaje do Osimhena, który kapitalnie wybiega na wolną pozycję. Osimhen w polu karnym i tym razem strzela gola. Kapitalne wykończenie. No wiele łatwiej się gra z takim napastnikiem jak Victor Osimhen, który kończy praktycznie każdą akcję. Tutaj kolejna akcja Fulham, ależ to było uderzenie. Jakby tam nie stał Tomorim, kto wie, może by była bramka dla Fulham. 3-1 i znowu rzut wolny. Balinia strzela poprzeczkę. Bardzo dziwne są te wolne, bo komputer tak strzela mocno, że nie mam pytań. Ale my mamy kontrę, Moussa Diaby podaje górą do Rashforda, Marcus Rashford wyprzedza Palinię, wchodzi w pole karne, no i mamy 4-1. Świetny mecz, Manchester United. No i ostatnie słowo należało do najlepszego piłkarza aktualnie tego sezonu, Victora Osimhena, wchodzi w pole karne, prawa noga, bang. Mamy hat-trick. Kapitalny mecz Nigeryjczyka i kapitalnie rozpoczynamy ten odcinek. 5-1 na Old Trafford przeciwko Fulham, no. Może w tym sezonie strzelimy ponad 100 goli. To by było naprawdę ciekawe, jakby nam się udało strzelić ponad 100 goli w sezonie. No bo na razie strzelamy tak dużo goli, że kto wie, może to osiągniemy. 5-1, świetny mecz Victora Osimhena. No to był strzał w dziesiątkę. Kto wie, może bym kupił w tamtym sezonie. Ale w tamtym sezonie się skupiłem trochę na innych transferach. W tym trochę poszliśmy bardziej po nazwiska. No i czas na kolejne spotkanie. Tu będzie spotkanie w Pucharze Anglii z Portway. Więc tutaj gramy w bardzo rezerwowym składzie. Daje zagrać rezerwowym piłkarzom, którzy nie grają w pierwszym składzie. No i tu zapomniałem zmienić Nuno Mendesa. Nie, że on miał grać, tylko zapomniałem go zmienić na Luka Shawa. No i w ataku gra Wells. To jest nasz junior z Akademii. Dałem mu szansę zadebiutować. No i lecimy. Właśnie Wells podaje do Nuno Mendesa. Nuno Mendes do McTominaya. McTominay do Eze. Eberici. Eze świetnie się odwraca i strzela gola na 1-0. A nie, gramy z Cambridge United. Czemu myślałem, że gramy z Portway? Nie mam pojęcia. No jest 1-0. Rzut rożny. Florian Wirtz doszukowuje w pole karne. I Mark Guetti z główki. Niestety nie. Piłkę ma Eze. Dalot. Kafe, ależ tu uderzył Dalot. 2-0. Bramka Portugalczyka. No i prowadzimy sobie bardzo pewnie z Cambridge. No i tutaj Cambridge miał rzut wolny i ja tutaj tym McTominayem niepotrzebnie się odsunąłem, no bo piłkarz Cambridge oddał strzał życia rzutu wolnego. Kai i niestety tracimy gola, nawet z Cambridge. No ale od tego momentu tylko my mieliśmy swoje, to była jedyna akcja tak naprawdę Cambridge. Podajemy do Wellsa, no i nasz junior wchodzi w pole karne i strzela swoją pierwszą bramkę w seniorskiej piłce nożnej w swoim debiucie. Kapitalne wykończenie naszego młodego piłkarza, zobaczymy czy dostanie więcej szansy w tym sezonie.
Kolejna akcja, Florian Wirtz do Amada Diallo, Amad Diallo do Højlunda. No i powiem tak, Højlund jak gra, to teraz praktycznie kończy każdą akcję. Jak grał w pierwszym składzie, tak nie potrafił. Tutaj Garnacho wywalczy piłkę, Højlund do Garnacho, Alejandro Garnacho, prawa noga, zablokowany szalec, Florian Wirtz strzela i mamy gol na 5-1. Graliśmy w dziesiątkę, bo Eze dostał czerwoną kartkę. No ale ogólnie ten mecz był pod naszą kontrolą, szkoda tej bramki straconej, tutaj jeszcze akcja, ale dobrze bronił chyba, tu chyba James Trafford bronił. Tak jest, James Trafford, no i kończymy to spotkanie, wygrywamy aż 5-1. No i przechodzimy do kolejnego meczu z Evertonem. Tutaj widzimy Everton, najpierw szczelcem jest Beto, potem Dwight McNeil. No i dobra, no Premier League to ja gram najsilniejszym składem, tak jak wam mówiłem, ja chcę trochę tutaj dominować. W tej lidze, czy tu jednak jakieś zmiany robiłem? Chcę dominować, zdominować ligę, więc muszę, będę grał najsilniejszym składem, jaki się da. No i wychodzimy na Everton, gramy na wyjeździe, Frimpong, prawa strona boiska. Tu mała pauza niestety wleciała. Mam nadzieję, że nie krótka, czemu ja tego nie wyciąłem, nie wiem. Szondaj, zobaczcie jak wygląda. Frimpong, prawa strona, Frimpong w pole karne i Rashford z główki, tak no, ledwo, ledwo uderzył, ale uderzył. Prowadzimy w 17 minucie z Evertonem i 1-0. Marcus Rashford, świetna wrzutka, Frimponga, tutaj jeszcze przybicie klatami z Kamavingą i lecimy dalej. Musa Diaby podaje do Marcusa Rashforda, Anglik tutaj wygrywa z Holgate'em, wchodzi w pole karne, Marcus Rashford, no i druga bramka w tym meczu Anglika, świetny mecz piłkarza, wychowanka Manchester United i naprawdę idzie nam w tym odcinku znakomicie. De Jong, Frankie podał do Diabiego, a Diaby jeszcze na 3-0. Druga połowa świetnie się rozpoczyna. No w tym odcinku naprawdę jest dobrze. Nie tracimy goli, a nie tracimy, no tracimy gole. Ale no nie dajemy sobie odrobić strat rywalom. Kontrolujemy mecze, tutaj kolejna akcja Frimpong, Diallo. No i jak mówiłem, że Rasmus Højlund jest naprawdę mega skuteczny w tym sezonie. Przejście Osimhena chyba obudziło w niego skuteczność. 4-0, Rasmus Højlund, świetne wykończenie. No i Everton jest na kolanach, tak jak każda drużyna w tym odcinku tej pory. Rozpoczynam od środka, my tutaj Dele Alli, idziemy z odbiorem, Bruno do Højlunda. Co zrobi Højlund? Højlund podaje do Bruno i nasz kapitan strzela na 5-0. Kolejny mecz, kolejny pogrom. Strzelamy tyle goli. Naprawdę chciałbym zdobyć 100 goli w tym sezonie Premier League i wygrać ligę oczywiście. I na to się na ten moment nie zanosi jeszcze, ale wygrywamy 5-0, 5-1, 6, 5-1 i 5-0. Więc kapitalny początek tego odcinka, wykonania Czerwonych Diabłów. No i czas na trudniejsze spotkanie, Liga Mistrzów z Borussią Dortmund, nasz najsilniejszy rywal w grupie. O, Zieliński ma tu gola. No i co? Wychodzimy najsilniejszym składem, czy tu jeszcze jakieś będą rotacje? Może Lisandro Martinez zagra? Nie, nie zagra. No i dobra, gramy na stadionie Borussii Dortmund. Ja mam powiedzieć w Borussii. No i dobra, odbieramy piłkę Marcusem Rashfordem. Podajemy do Osimhena, jeszcze to się nie udaje, ale Anglik nadal ma piłkę. Podaje do Osimhena, ten do Bruno. Bruno ma tyle miejsca, że zapytał bramkarza, który róg uderzył i prowadzimy w 18 minucie spotkania. 1-0. Dajcie mi w ogóle znać, czy będziecie oglądać live charytatywne ekipy fantasy. Podajcie znać. No ja będę. Już 10 raz. A kiedyś bardziej oglądałem, ale tu może na inny odcinek pogadanka o tym. Tutaj Borussia miała swoją szansę, świetna obrona Onany, po raz drugi świetnie broni Onana i naprawdę tutaj mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że nie było gola. Kolejna akcja, Gonzalez w polu karnym podał do Branta i kolejny świetny blok w obronie Tomoriego, jeśli nie mylę. I na razie nadal jest 1-0. Końcówka meczu, nadal prowadzimy 1-0, piłkę ma Højlund, zagrał do Wirtza, no i wygraliśmy to spotkanie 2-0. No, notujemy drugie czyste konto rzędu, więc jak na nas to jest naprawdę duże wydarzenie. No więc, no kto wie, może będziemy coraz lepsi w tej obronie, w tym zespole. Powiem wam, że bardziej się skupiam trochę na graniu w obronie. Nie, że dzisiaj się nie skupiałem, tylko bardziej tak już. Nie idę tak na pierwszy, nie rzucam się od razu po piłkę, tylko na spokojnie. No i na razie dwa mecze rzędu z czystym kątem. No i przechodzimy do meczu z Tottenhamem. Gramy u siebie, u nich Son aż 8 goli, no to pojedynek taki napastników, wiecie, Victor Osimhen kontra Henrik Son, no bo Nigeryjczyk jest w kapitalnej formie od początku tego sezonu, no i pokazuje, że warty był tych milionów, co wydaliśmy na niego. Dam sobie Eze na ławkę, no i możemy lecieć na Old Trafford, gramy z Tottenhamem, let's go!
No i mam 20 minutę, odbieram piłkę. Marcus Rashford do Bruno Fernandesa. Co zrobi Bruno? Podał Osimena, tym ma dużo miejsca. Osimen, prawa noga, ale Vicario broń. Dość niespodziewanie. Bramkarz broni. No i ogólnie pierwsza połowa kończy się wynikiem 0 do 0. Mało się dzieje. Wiem, że ja dużo tylko goli wycinam, ale jeśli jest dużo meczów na odcinek, to ja wycinam praktycznie tylko gole. Jeśli jest mniej, to będą skróty dłuższe. No i druga połowa się rozpoczyna. Przejęliśmy piłkę. Bruno Fernandes podaje do Marcusa Rashforda. Rashford po lukarnym. Sam na sam z Vicario. A ja nie wiem, czy broni Vicario, ale dobra. 1 do 0. Marcus Rashford. No w tym sezonie Anglik jest o wiele lepszy niż w tamtym sezonie. W tamtym sezonie początek miał naprawdę bardzo kiepski. A tutaj daje radę i podanie do Musy Diabiego, co zrobi Francuz, poda do Osimena, niestety złe podanie, ale Osimen tutaj wykorzystał błąd rywali, nieporozumienie bramkarza z obrońcą, no i Wiktor Osimen po raz kolejny strzela gola. Moja kolejna ofiara upieczona, jak to mówią. Osimen 2-0. Akcja Tottenhamu tutaj, Sar, co zrobi Sar, dość szkodnie wpolekany Richarlison, ależ uderzenie Richarlisona, kapitalna bramka. No i niestety 2 do 1. No ale my się nie poddajemy. Piłkę do Kamavingi. Kamavinga do Osimena. To się świetnie odwraca. Jak mu się kapitalnie odwraca z piłką, wam powiem. Prawa noga szczał zablokowana jest. Garnacho 3 do 1. No i Alejandro Garnacho w tym sezonie też mi się gra nim o wiele lepiej. Ogólnie całą drużyną mi się gra o wiele lepiej niż w pierwszym sezonie. Nowe transfery. Nie wiem, może lepsze morale. No i jest naprawdę kapitalnie. Tutaj Casemiro zabiera piłkę. Holendrowi, Casemiro do Højlunda, no i Rasmus Højlund ma swoją akcję, swoją szansę, no i Højlund w tym sezonie, gdy dostaje szansę, to wykorzystuje ją, strzela gole. 4 do 1 z Tottenhamem, kolejne wielkie zwycięstwo. Jesteśmy do zatrzymania, nic nas nie zatrzyma, wam powiem, jesteśmy najlepszą drużyną. Na razie dobrze i nam idzie, zbliżamy się do lidera, gramy z Arsenalem. Nie wiem, czy w tamtym sezonie wygraliśmy z kanonierami, ale jeśli nie, no to zrobi to teraz, co nie? Ladies and gentlemen, zapraszamy na to spotkanie. No widzimy, wszyscy mają zadowolone morale, to też mnie bardzo cieszy. No mi to ma trochę mniej Garnacho, ale już jest lepiej niż było kiedyś. Gramy takim składzikiem, no i dam Shawa na ławkę, bo jeśli Nuno się zmęczy, to damy Shawa. Gramy na Emirates, no i przyjechaliśmy tutaj zdobyć Emirates. No i w Jeremy Frimpong. Podaje do Bruno, Bruno idzie sam, lewa noga, no i pokonuje Ramsdale'a, 1-0 w 5-6 minucie. Kapitalny początek Bruno. No i Manchester United. Ogólnie jesteśmy w tak niesamowitej formie aktualnie, że jestem pod wrażeniem, jak mi idzie gra. Ale Arsenal ma swoją szansę, Martinelli, ale broni Andre Onana. No jestem naprawdę pod wrażeniem, jak mi się gra lepiej. No ten pierwszy odcinek, myślę, że z drugiego sezonu mogłem wszystko wygrać. I może byśmy szli po sezon bez porażki, no ale niestety się nie udało, ale w tym odcinku idziemy po odcinek bez porażki w lidze. Rashford 2 do 0, druga połowa, Diaby, zobaczcie jak Osimhen wybiega na pozycję, to jest genialne, jak on się uwalnia, jak on jest szybki, zwinny, wchodzi 3-0 Osimhen, kapitalny piłkarz. Wiktor Osimhen tutaj ma kontuzję, na szczęście bez większych urazów, Osimhen strzela gola na 3 do 0. No jest Bruno, jest Diaby. Czy Osimhen? Jest Osimhen. Przyjmuje piłkę. Timber. Boże, chłopie, gdzie ty idziesz? Osimhen w pole karne. 4-0. No gromimy na Emirates. Tak jest, gram na amatorze. Gromimy Arsenal 4-0. No i czyste konto. Czyste konto w tym odcinku. Ale to był naprawdę pogrom. Pogrom. Gromimy rywali w Premier League. W Lidze Mistrzów też nam szło. W Carabao Cup to też nam szło, bo to było Carabao, nie FA Cup. No i coś jeszcze dla nas? Liga Mistrzów. Z Fenerbahce. No i dobra. Gramy u siebie, tutaj mamy Fenerbahce, ogólnie ma ciekawy skład, nie powiem, Fenerbahce, Tadic, Dzeko, Fred, no kogoś tam mają ciekawego. No i ja trochę dałem rezerwowy skład, dałem Garnacho, Højlunda, Diallo, Wirsa, Casemiro, Eze, Guecci, Lisandro, Martinez, myślę, Dalot i Luke Shaw, jak się nie mylę. No i nawet dobry skład powiedziałem. No i dobra. I gra chyba Restesa na ławce, czy jest ona na bramce, nie. No ale dobrze, przechodzimy do ostatniego meczu w tym odcinku i powiem wam, że do tej pory nam szło znakomicie w tym odcinku. Sądziłem, że zakończę odcinek z serią zwycięstw po prostu. Tej Højlund, piękna bramka, naprawdę Rasmus Højlund. Co on gra w tym sezonie, to nie mam pojęcia. I ogólnie ten odcinek jest genialny, ale kończymy go w beznadziejnym stylu, bo niestety Fenerbahce zagrało dobre spotkanie. Myśleliśmy gola, oni wyrównali, ale ogólnie nic więcej nie mogliśmy zrobić w tym meczu. Tak kapitalny odcinek, który naprawdę szło mi nim jak burza.
kończymy klęską z Fenerbahce ogólnie, no bo Fenerbahce nas zjadło w tym meczu i to jeszcze na Old Trafford, więc to trochę boli podwójnie. Patrząc na to, że naprawdę szło nam dobrze w tym odcinku, to ja nie mam pojęcia, co się tutaj stało. Po prostu Fenerbahce nas zmiotło trochę. Bardzo dużo ego już mamy, wiadomo, bo tak nam świetnie idzie w tym odcinku. Uszczamy bardzo dużo goli rywalom. Pokonujemy najsilniejszych rywali, jak Tottenham, Borussia, Arsenal, a Fenerbahce nas leje u siebie. No, 3 do 1, ale czasami przyda się taki zimny prysznic, że jeszcze jest trochę do poprawy, trzeba trochę. No, wiem, że skład był ogólnie trochę rezerwowy i może dlatego tak przegraliśmy, ale moim zdaniem mamy dobrych piłkarzy na rezerwie. To jest fatalny Hol Szymański, ja nie wiem, co tu Luke Shaw zrobił, ale ma naprawdę dobry drugi skład i on powinien pokonać sobie Fenerbahce, no, ale przegrywamy 4 do 1, ale nadal jesteśmy liderem Ligi Mistrzów. I tak kończy się ten odcinek. No, demolujemy rywali, ale ostatni rywal nas demolował. Mamy tylko 5 punktów straty do Newcastle, 34 gole strzelone. Niesamowicie, ile goli mamy strzelonych. Błyszczymy, błyszczymy. Liga Mistrzów. No tutaj mamy aż 5 straconych, tylko 6 strzelonych ogólnie. 6 punktów, Fenerbahce ma 5, więc trzeba wygrać następny mecz z Fenerbahce i myślę, że potem z Dynamo i będzie dobrze. I awansujemy. Onana, no dobra. Osimhen 12 goli w 9 spotkaniach ligowych. No kapitalny jest ten piłkarz. Højlund tak samo w tym co ten Diaby, Rashford. Naprawdę. Moi zawodnicy ofensywni nie zawodzą w tym sezonie jak w poprzednim, gdzie ta skuteczność nie była najlepsza. Garnacho też super. No i to tyle. Życzę Wam miłego weekendu. Odpocznijcie, co tam robicie. Dajcie znać, czy oglądacie live charytatywny. Możecie napisać coś. Elo, nara.